Cześć, a dzisiaj mam dla Was taką oto konstrukcję. Chciałbym zaprezentować elementy, które zostały wykorzystane w takiej wkładce, która wygląda dość niepozornie, firmy DOM. DOM SC jest to. Mamy ją tutaj ładnie naciętą. Jest to oczywiście zrobione przez producenta, nie przeze mnie. Zanim wkładce, to dwa słowa o kluczu. Klucz wygląda normalnie, no trochę może inaczej, te wycięcia są takie bardziej kanciaste, ale nie ostre. Ale jak się przypatrzyć, no poza tym to działa normalnie, klasycznie, ale tutaj jest pewien haczyk, na końcu tego klucza jest slajderek taki mały. No i z tym elementem na końcu klucza też trzeba pogadać, żeby ten zamek otworzyć. A kolejną ciekawostką są piny tutaj wykorzystane. Zwróćcie uwagę na te trzeci i czwarty. Wygląda na trochę jak pastylki w Master Key, w systemie Master Key, a tymczasem jest to, nie wiem czy mi ktoś świeci to światełko, tak jest. A tymczasem są to, jest to pin, taka hantelka jakby, na którą są takie no nanizane podkładki, można powiedzieć malutkie koła, elementy, które się poruszają i mocno utrudniają pikowanie. My to sobie zaraz spróbujemy zrobić, ale jako że jest to otwarta konstrukcja, to będzie to o niebo łatwiejsze niż, nawet nie będę tu już na razie wytrychem dubał, o niebo łatwiejsze niż realny atak na zamek. Aczkolwiek na pewno lekko nie będzie. Te konstrukcje one są o wiele trudniejsze od wszystkich, ta taka konstrukcja, no też trudno ją zdobyć od wszystkich takich szkoleniowych zamków, które możemy kupić sobie na jakichś tam chińskich portalach. I naprawdę to, że ja sobie tutaj podglądam, to co tutaj ustawiam, no to robi mega robotę. To jest coś, czego normalnie bym nie miał. A teraz to nie muszę się zastanawiać, czy coś przycisnąłem, czy tam coś tam chcę gadać, czy nie chcę. No wszystko widzę. Jak sobie przycisnąłem tego, to sobie mogę go odcisnąć. Po prostu żyć, nie umierać. A poza tym, że jeszcze tu nie chcę za bardzo zagrać. Może ten piąty pin, tu nie wszystkie są eksponowane, ten jeden jest. Tego jednego nie widzimy i tak samo tutaj z tym sliderkiem, no tam mam jakiś podgląd. Wizjerek, o jeszcze, to miałem pokazać to za chwilę. Tylko wrócimy. Aczkolwiek na razie ten jest przyciśnięty. Sobie go poprawimy. A tam z tyłu któryś musi być ten jeden. Opór stawia, w sensie jest nieustawiony. Albo któryś z tych przeciśnięty. O, ten był jeszcze nie do lekkiego dociśnięcia. Teraz poczułem, mi tutaj się wszystko pykło. No ale czy nie jest otwarte, ponieważ ten slajderek, o którym mówiłem, on nie jest wciśnięty. Obrócimy sobie wkładkę, tak trzymając napięcie. Pokażę Wam, nie pokazałem tego na kluczu, ale tutaj jest ten element widoczny, ten slajderek. I jakbyśmy go wcisnęli teraz, to pewnie by to zadziałało, ale czy na pewno by zadziałało, gdybyśmy go wcisnęli tak z zewnątrz, no ale nie wciskajmy go z zewnątrz. Pobawmy się już taki lockpicking, tak, do końca. I sobie go spróbujmy wcisnąć. Widzicie, tutaj mam cały podgląd wcisnąć. Widzę, gdzie jestem teraz. Wytrychem
Spróbujmy go. O, wcisnęliśmy go pięknie. I zamek mamy spikowany. Żaden to wyczyn w czystej teorii. I w tak nacięty zamek, no to jest, można powiedzieć, bardzo, bardzo, bardzo prosta sprawa, tak? Dla cięcia. Ale dzisiaj chciałem wam zaprezentować tutaj dwie rzeczy, dwa elementy. O, z tym kluczem jeszcze raz pogadamy. Te piny przede wszystkim, które są, no... Ja wiem, że to wyglądało wszystko prosto, bo mamy podnoszony zamek. I ten slajderek na końcu, który naprawdę, no jeżeli... No, ciężko go dostrzec, jeżeli nie widzimy klucza, nie możemy obejrzeć. A wiedzieć, że on tam jest, to można pewnie go tam wypatrzeć gdzieś tam latareczką. Ale też trudno do niego się dostać i go wyczuć. Co innego, jak mamy taki podgląd na ten zamek, gdzie w zasadzie nie widzieliśmy tylko tego jednego pina. A co innego, gdy tego podglądu nie mamy. Ja często mówię, jak pikuję, że kurczę, mógł tak zajrzeć, tylko zacząć, bo to znaczy jeden będzie przyciśnięty i już mogę, ja tutaj dubię pół dnia. Gdzieś tam szukam tych pinów innych, a tu pierwszy przeciśnięty i po zawodach. Cóż jeszcze chciałem powiedzieć? A, chciałem powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach. Pierwsza to o Fortnite, to taka gra, którą pewnie znacie. Jak nie, to mój syn w to gra, to jakaś tam gra, którą dość darmowa, jakieś tam są skiny, jakieś fałdolce się kupuje. Ja to kiedyś kupiłem jakieś tam urodziny, ale pewnego dnia przychodzi jakoś niedawno i ma problem z zalogowaniem się. Mnie się pyta, że mu pomógł. Był z kolegą, gdzieś tam nie miałem żadnego czasu, mówię, że pograł w coś innego, później zobaczę. No i wieczorem się loguje, próbuję zobaczyć, co chodzi. Znaczy generalnie nawet nie wieczorem, bo wcześniej gdzieś spojrzałem w telefonie, gdzieś maile mi przyszły, że hasło zostało zmienione. No mówię, no to pewnie on to zrobił, bo nie musiał zalogować, jakoś sobie próbował zmienić hasło albo coś zatestować i dostałem maile o tym. I to zbagatelizowałem, a się okazało, że to ktoś przejął mi to moje konto, czy moje. No w sumie ja je zarejestrowałem, mam gra na nim, ale ktoś z Turcji to wpisał login, hasło, tak, i się zalogował. Próbował zmienić, hasło zmienił, to mu się udało, a później nie wiem dlaczego, nie wiem jak to działa dokładnie, ale wygląda to tak, jakby on próbował włączyć sobie dwuetapowe logowanie i to go jakby przyblokowało. Wybrał z aplikację, że chce dostawać kody, ale pierwszy kod przyszedł na mojego maila, a że maila nie trzymam takiego samego hasła do konta jak do maila, więc nic dalej nie mógł zrobić. Odblokowaliśmy tą sprawę, no nie jest ona generalnie olana, w sensie takim, no nie będę tego zgłaszał tak gdzieś tam na policję czy gdzie indziej, no nikt tam tu nie będzie kogoś ganiał za konto w jakiejś aplikacji, w grze, jakiegoś Turka, tak, z ramienia polskiego tam prawa. Ale pewnie napiszę tam do tych administratorów o tej sytuacji. To jest dosyć świeża sprawa. Udało mi się to tam tak ogarnąć, odblokować. A jak to się stało, że ktoś tam to hasło tam przejął, tak? Młody, pytałem się go, tam mieliśmy pogadankę, mówi, że wchodził na jakąś stronę, gdzie była obiecana jakaś lotnia. Jak coś się zrobi, to się dostanie nową lotnię, trzeba się z tego zalogować, podać login, hasło, no i on to podał. A później to już, wiecie, mówi, że coś mu wyskoczył, jakiś błąd, nic się nie udało tej lotni zdobyć, a parę tygodni później konto zostało przejęte. Taka moja historia o Fortnite. A nie wiem, czy pokazywałem, jak tutaj pracuje ten slider przy okazji jeszcze. Zobaczcie, tu jest ten element, który wciskaliśmy. Super to ponawiercane, idealnie w tych miejscach ponacinane. Najpierw się unosi bardzo do góry, a później opada do połowy, można powiedzieć, średnio opada. Jest głębiej i później minimalnie wyżej niż ten stan wyjściowy. No ponieważ tutaj ten slider tak go podbija bardzo, bardzo wysoko, zobaczcie. Zbiera go z niskiej pozycji, do góry leci, a później tak średnio się ustawia. Jeszcze jedna rzecz, też wybaczcie mi, że tak chaotycznie trochę nagrywam ostatnio, w sensie czasu, częstotliwości wrzucania, nie mam po prostu czasu, autentycznie przepraszam was wszystkich, ale nie mam kiedy po prostu usiąść do swojego hobby i ponagrywać. Ostatnio zajmuję się urodzinami dzieci, zakupem prezentów i wymianą takiego dżentelmena.
kondensatora w sterowniku bramy garażowej. Kompletnie mi to nie działało już długo. Straciłem pół soboty, zanim doszedłem, co jest przyczyną tych problemów. Najpierw z bramą, później kompletnego zablokowania. No, długa historia, ale znalazłem takiego problem ze spuchniętym kondensatorem. Namierzyłem go. Gdzieś tam w internecie znalazłem, gdzie ktoś miał bardzo podobny problem i film rzucił. I ja, no i tutaj mogę być dumny z siebie, bo wymieniłem kondensatorek i to wszystko zaczęło śmigać. Dobra, taka ciekawostka. Tu jeszcze ta flutownica stoi. Dobra, nie przedłużam. Dzisiaj przede wszystkim chciałem te piny wam zaprezentować w tym zamku. No i w ogóle dla mnie to jest ciekawostka, taki zamek. To nie jest coś powszechnego, co można obejrzeć, jak on sobie funkcjonuje. Wszystkie te zamki do kupienia w Chinach ponoć na ten, to jest zupełnie co innego. To jest inna klasa zamka, tego nie uświadczycie, takich elementów, takich pinów. No i takich, można powiedzieć, trudności ze spikowaniem tak wyeksponowanego zamka. Mimo to tam chwilę trwało, zanim to się powciskało wszystko. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie, nie przedłużam, trzymajcie się, cześć.